Joanna Kruczek, Tarnowska Kanapa. Witam Państwa przedświątecznie. Dzisiaj gościem naszego odcinka jest znana tarnowska projektantka Anna Nowak-Curyło. Witam Cię, Aniu. Cześć, Asiu. Witam Dzień Cię. Dobry. Aniu, powiedz nam, gratulujemy sukcesów w konkursie. Dziękuję. Nagrody głównej. Dziękuję. Powiedz, czy emocje już opadły, czy jeszcze ta fala sukcesu, czujesz ją? Czy dopiero teraz czujesz te emocje tak naprawdę? To znaczy, tak jak właśnie mówisz, Asiu, że na początku to było takie taki szok po prostu, bo też nie spodziewałam się tej nagrody i to był taki szok, a w momencie, kiedy ta nagroda niosła jakieś konsekwencje ze sobą, czyli zaczęli się odzywać się po prostu ludzie do mnie, prawda, i to, co się działo, to jakby dalej ta nagroda jakby ciągnie za sobą te konsekwencje i teraz właściwie zaczynam odczuwać po prostu jej mocy, że tak powiem. To cudownie. Aniu, cieszymy się, że rozsławiasz Tarnów poza jego granicami, właściwie już w tym momencie na cały świat, patrząc na Twoje konto na Instagramie. A powiedz nam, Ty jako projektantka, która obserwuje modę światową, trendy na wybiegach, jak proponujesz nam w codzienności przełożyć te trendy na przykład stylizacje świąteczne. Przed nami Wielkanoc, dużo spotkań rodzinnych, wyjść. Chcemy się fajnie zaprezentować, chcemy super wyglądać. Mm-hmm. Jak zinterpretować tą modę wybiegową do użytku codziennego? Mm-hmm. Asiu, powiem tak, to jest, jeśli o mnie chodzi, ja uważam, że moda jest modą, a trendy są trendami. To są też zupełnie dwie inne rzeczy. Jakby ja zawsze uważam, że jeżeli będziemy się dobrze czuć, prawda, w swojej skórze, jakby, że tak powiem, bo ubranie nazywam drugą skórą naszą, to wtedy jest dobrze, prawda? Jeśli chodzi o trendy takie na teraz, na wiosnę 2019, królują w ogóle moje ukochane żakiety. Za duże, bo ja uwielbiam w ogóle za duże. Czyli coś rzeczy, takiego, co prezentujesz nam dzisiaj, reguły, tak? Tak, tak. Ja ogólnie po prostu kocham duże marynarki, za duże, po prostu przerysowane rzeczy. Też jak było widać w kolekcji, no, to są moje jakby miłości gdzieś tam. Aczkolwiek nie każdemu to pasuje. Jednak trendsetterzy, wydaje mi się, że bardzo dużo tych trendów nam oferują, prawda, co sezon. To nie jest tak, że jest jeden trend i no, nie wszystko każdemu pasuje, prawda? Dokładnie. Więc wydaje mi się, że naprawdę tych trendów mamy w sezonie zawsze dużo i zawsze każdy coś znajdzie dla siebie. Nie wiem, czy to będą tak jak teraz królują te kolory kawy, prawda? Jakieś tam beże i tak dalej. I czy taki żakiet oversize'owy z jakąś taką bieliznianą, nie wiem, bluzeczką, czy jakimś takim trendem. Też mężczyźni w ogóle. Teraz są trendy na marynarki, też w ogóle w tych kamelowych kolorach i też sutę, marynarka sutę, aczkolwiek nie każdy mężczyzna naprawdę lubi tak, aczkolwiek no to jest taki trend, ale też można, są koszule w różne wzory, które teraz dominują jakby, prawda, na wybiegach i tak dalej, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To, że tak dużo się dzieje w modzie, to jest swojego rodzaju problemem. Zgadza Pewnie się. To obserwujesz, jak ubierasz swoje klientki czy panów, że gubią się w ilości modowych propozycji, jakie oferuje nam rynek. Jak sobie z tym poradzić? Czy skupić się na jakimś określonym stylu? Na przykład jesteśmy bardzo eleganccy albo jesteśmy całkowicie casualowi ze sportowym zacięciem. Co robić? Czy miksować? Fajnie jakby ktoś, jeśli ktoś nie czuje się pewnie, bo są takie osoby, które po prostu zupełnie nie wiedzą, co z tym zrobić, z tym ogromem tych właśnie trendów i z ogromem tych propozycji. Warto też, nie wiem, zapytać fachowca, doradzić się jakiejś stylistki czy stylisty, nie wiem, albo poczytać gdzieś i żeby też, tak jak mówię, cały czas się tego trzymam i będę się tego trzymać, żeby się dobrze w tym czuć, żeby też się nie przebierać, prawda? Nie przebierać się jakby, nie wiem, za kogoś, kim nie jesteśmy. Żeby określić jakby kilka, niezbyt dużo, kilka tych rzeczy, w których się lubimy, w których się lubujemy i dobrać po prostu, nie wiem, fason, kolor do sylwetki, do stroju. No, taka chyba najprostsza droga, wydaje mi się. Bo jeśli będziemy się przebierać, nie przyniesie to
korzyści, prawda? Ani nic dobrego z tego, że będziemy się źle czuć, bo możemy super wyglądać dla kogoś, a sami będziemy źle się czuć, no nie widzę tego. Bije się to, prawda, w całości tej stylizacji. A powiedz nam, bo na pewno to też ciekawi nasze oglądające, zwłaszcza panie, jak oceniasz polską ulicę? Czy widzisz jakieś zmiany, porównując Polskę z innymi krajami? Czy patrząc na to okiem artysty, projektanta, który czuje, co można fajnie zestawiać, czy dzieje się lepiej, czy jeszcze jesteśmy gdzieś do poprawy? Myślę, że w niektórych regionach jeszcze jesteśmy bardzo do poprawy. Mhm. Jakieś śmiechy, chichy, prawda, z jakiejś, nie wiem, stylizacji. Na własnej skórze to odczułam. Mój mąż ma wąsy, więc często zdarzało się tak po prostu jakieś tam śmieszkowanie z tego. Niezrozumienie tego, że może w ten sposób Zgadza się, że to jest po prostu w jakimś tam sposób modne. Też teraz na przykład, nie wiem, Prada bodajże wypuściła sandały, które teraz są takie w trendach, gdzieś nawet z takimi dużymi białymi skarpetami. I podejrzewam, że gdyby ktoś tak wyszedł na ulicę tutaj u nas, prawda, to by został wyśmiany, a gdzieś tam, no wiadomo, że to trzeba też zestawić odpowiednio, aczkolwiek no jednak wydaje mi się, że wiadomo, że nie wszyscy i nie wszędzie, bo to nie da się do jednego worka wszystkich zapakować, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy tak... No, gdzieś. Może jest to efekt naszych kulturowych doświadczeń i naszej historii. Być może tak. Nie jesteśmy jeszcze tak otwarci na tą modę jak zagranica, która już więcej tematów przerobiła. Zgadza a my się. Jeszcze I troszeczkę wszystko przychodzi musimy, do nas z jakimś tam opóźnieniem. Tak. Z opóźnieniem. Też polskie kobiety mamy tak... wydaje mi się, że sama też tak miałam bardzo, bardzo długo, że muszę się po prostu obyć z czymś na początku, prawda? Był taki w ogóle moment, że Zara wypuściła 2 lata do przodu trend jakiś, gdzie w ogóle nie sprzedał się w Polsce. W ogóle musieli to to był kolor chyba jakiś tam rzucili, to było kilka sezonów wstecz. I w ogóle popłynęli na tej kolekcji jakby, a ona dopiero weszła później, gdzie był taki boom na to, po prostu za szybko, za wcześnie ten trend po prostu wpuściła, bo jak wiadomo, ona chce być zawsze pierwsza, prawda, to mimo wszystko no, nie sprzeda. Musimy się opatrzyć z czymś, musimy obcować z czymś i przyzwyczaić się do tego, do danej myśli. I później dopiero to zakładamy, tak jak, nie wiem, dzwony, których ktoś powiedział, że wcześniej nie założyłabym, czy Szwedy, czy cokolwiek, prawda? A później jednak przekonujemy się powoli do tego. To jest taka nasza mentalność kobiet polskich. Myślę, że i inne narody troszeczkę mają podobnie, myślę, tylko że tak. Szybciej się obywają z myślę, tym trendem. Myślę, że szybciej, zgadza się. Aniu, a powiedz nam jeszcze, gdybyśmy mieli wybrać z tych trendów, które teraz tak są w takiej ilości. Zaproponowałaś nam kolor beżowy, a coś z pasteli, gdyby pani miały wybrać na te święta, na właśnie spotkania, na wyjścia, na spacer świąteczny. Czy pastele są teraz modne, czy niekoniecznie ten sezon? Tak, myślę, że pastelowy, miętowy bardzo przykuwa sobie uwagę teraz, prawda? Czy właśnie ta mięta, gdzie ten... Jak wiadomo, ten liść dżungla, prawda? Ogólnie ten trend, który był, jest i będzie. On się wpisuje w ogóle długo, długo jeszcze przed nami, że on po prostu, ten liść palmy jakby zakotwiczył się tak jako kwiat po prostu już w trendach, jeśli chodzi o ten sezon i kolejne. Także też szary będzie takim kolorem, który pastelowy, taki szary, który będzie właśnie też wpisze się w trendy. Rozumiem. Czyli pastele z tendencją w zimne, chłodne odcienie pistacji i na pewno Polki się ucieszą, że szarość, bo my lubimy tak, ten lubimy bezpieczny bardzo. Kolor. Podobnie jak beż i taka skorupka jajka, to panie to preferują. Tak, dokładnie. Sukienki w ogóle takie w stylu retro, które też kocham jakby. Retro wraca, tak? Wraca. I te właśnie suknie takie też długie, też niektóre też za duże, po prostu z takimi bufiastymi rękawami, też jakby mocno wpisuje się w trendy.
To pięknie, będzie u nas bajkowo na ulicach, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, dokładnie. Aniu, a co panowie na święta powinni zakładać? Myślę, że właśnie, że te garnitury czy te koszule, które to są z tymi pastelowymi kolorami, tak jak ten szary czy beżowy, bądź koszula, prawda, bądź koszula wzorzysta. Panowie, słuchajmy, słuchajmy, interpretujmy, nośmy. Aniu, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję ślicznie. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pięknych, zdrowych świąt w rodzinnej atmosferze. Tego również życzę Państwu i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.